jestem Dariusz Romejko, mam 45 lat. Dzięki bieganiu czuję się na jakieś 25. Pochodzę z Komorowa, tu się wychowałem, tu pracuję i tu uprawiam swój ulubiony sport. Szczerze to zamiłowania do biegania nigdy nie miałem. Nie miałem go i dopiero kolega taki, Michał, wyciągnął mnie na jedno bieganie, drugie, no ale też nie poczułem tego czegoś. Dopiero po pierwszym starcie w zawodach, na których mnie tak podstępem trochę zabrał, niby na trening, pojechaliśmy do Kalinowa. Tam się okazało, że mam 10 km do przebiegnięcia. Jakoś ukończyłem to na przedostatnim miejscu. To zmęczenie, które nadeszło od następnego dnia, dało mi tak do myślenia. Jak to pozbyć się tego, jak ten? No oczywiście zajrzałem w internet, jak trzeba na te zakwasy. No to potruchtać. Zaczęło się to truchtanie kolejnego dnia i mi się to spodobało. I poczułem to coś. Poczułem, że nie mogę bez tego biegania jednak funkcjonować normalnie. Na spontanie przyszedł pomysł, jak podczas treningów, czy jadąc rowerem, samochodem, widywałem gdzieś tu na mieście, w okolicy miasta, ludzi biegających. I tak mnie, żeby poznać tych ludzi, tak? W sumie mamy jedną pasję, dlaczego by się nie tak? No i założyłem taką stronę na profilu społecznościowym o nazwie Ostrów Biega, gdzie zaprosiłem na pierwsze takie spotkanie biegowe. Pojawiło się tam blisko około 15-20 osób. Wielkie takie zaskoczenie, że taki odzew, tak? Że do tylu ludzi dotarło. Strona szybko też, patrzyłem, nabierała wielu obserwatorów, wiele polubień, także to cieszyło, tak? Spotkania te weszły już cotygodniowe, tak? Się przerodziły. Grupa powstała jakoś tak w 2016 roku, bo myśleliśmy o zorganizowaniu swojego własnego biegu. I żeby nic nam nie stało na przeszkodzie, łatwiej załatwić były sprawy formalne, organizacyjne. Postanowiliśmy założyć stowarzyszenie, zarejestrować je. Na dzień dzisiejszy zrzesza około 70 osób. No, najmłodszego, państwo nie wiem czy widzieli już, jest jakieś półroczne dzieciątko, a najstarszy, musiał sprawdzić dokładnie, ale dobrze już po 60. Oj, to jest ogromny minus, strasznie uzależnia. A plusy? No same plusy. Nie widzę tu minusów. Aby tylko rozważnie i z umysłem. Takim wzorem sportowym to jest dla mnie i sportowiec, i zarazem patriota, nie żyjący już, Janusz Kosuciński. Człowiek naprawdę z charakterem. Pierwszy zdobywca medalu olimpijskiego w Los Angeles w 1932 roku. W biegu na 10 tysięcy metrów. Ustanowił rekord, który dopiero w 1948 roku był pobity przez Zatopka. Najbardziej cieszyłem się z takiego prezentu rodzinowego, który sam sobie sprawiłem, czyli biegu ultra 100 km. Była taka przygoda biegowa prawdziwa i takie wyzwanie dla samego siebie, dla własnych słabości i barier. Czas może nie powala, jakieś 12 godzin z minutami, ale zadowolony jestem ze wszystkich biegów. W jednych się czułem lepiej biegając, w drugich może gorzej, no ale zawsze jest ten przysłowiowy banan po ukończeniu. W trzech słowach: dokładny, punktualny i systematyczny. Darek, w trzech słowach. Na pewno jest cierpliwy, poznałam go z tej strony, że jest cierpliwy. Na pewno jest systematyczny i na pewno jest człowiekiem bardzo odpowiedzialnym. Szybki człowiek do zadań specjalnych. O co go poprosisz, zawsze można na niego liczyć i chwała za to, że mogłem do klubu, który założył, dołączyć. Rodzina, dla mnie rodzina praktycznie, no poznałem tutaj osoby, to już po prostu traktuję jak członków rodziny niemalże. No. Obserwując grupę Ostrów Biega, tak pozytywną i zakręconą, postanowiłam do nich dołączyć. Przyjeżdżam na biegowe czwartki, spotykam się z nimi. Odnośnie Ostrów Biega? Tak. Żeby dalej była taką rodziną, jaką tworzy teraz i rosła. A z celów osobistych? Założyć rodzinę, swoją dziewczynę.